맞죠? 하지. Możemy później. Rusz się. Ja chciałem. To znaczy, w takich okolicznościach to mowę, ale może. Dobry obyczaj nakazuje, żeby starszy syn wygłosił mowę. Ten, który dłużej przebywa w domu, to znaczy Zbysio. No nie, moja droga, mylisz się. Nie, to ty się mylisz, moja droga. Nie, to może ja... Kochanie, bardzo cię proszę. A tobie, moja droga, polecam podręcznik Savoir-Vivre Pokraczyńskiego, rozdział Wesela i Pogrzeby. A ja tobie polecam książkę Wańkuta o kolejność uczuć w rodzinie. Ja... chciałbym powiedzieć... że tatuś, nasz tatuś, był bardzo dobrym człowiekiem. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć to samo. No to może pozwolisz, że skończę. Ale to jeszcze nie koniec, bo Zbysio chciał powiedzieć, że babcia może mieszkać u nas. A tak właśnie. A dlaczego u was? Dlaczego? Przecież u was jest ciasno. U nas stare budownictwo, wysokie pokoje. Ale tylko dwa. No, u was ile? Trzy. Całe 40 metrów. A u was jest winda? A przepraszam bardzo, ta winda u was to w ogóle jeździ, bo jakoś nie przypominam sobie. A ja sobie nie przypominam, kiedy ty byłaś u nas po raz ostatni. A u was jest zimno, bo oszczędzacie na ogrzewanie. Może byście się babci zapytali, gdzie chce mieszkać. Proszę? Właśnie. Zapytać. Babci. Kogo? Babci, żeby zapytać, gdzie chce mieszkać. Co mama nie dosłyszy? Proszę. Ja to nagrywam wszystko. To jest bardzo inspirujące dla artysty. Babci, żeby zapytać, gdzie chce mieszkać. Babciu! Co babciu? Co babciu? Coś się babci stało. Mamo? Mamo, czy mama śpi? Mamo! Mama! Mamo! Mamusiu! Ciszej! No ale jak mam ją obudzić? No, ale przecież śpi. Boże! Co? Boże! Ona chyba... Co? Co? Boże, ona chyba... Co? Ona chyba umarła. Niemożliwe! Mamo! Matko Boska! Mamo! Matko Boska! Kto się opierał? Trzeba było pozwolić mamie zamieszkać z nami. To zdenerwowała się i proszę bardzo. A dlaczego z wami? A co ty myślisz? Że co? Że dziadek wam coś w testamencie zostawił, tak? A skąd ty wiesz, co jest w testamencie? Ludzie, może byście zadzwonili po karetkę. Zapisane na babcie. I bardzo dobrze, bo gdyby było na was, to byście od razu sprzedali. Ale co ty byście oszaleli? Babciu! Nam w przeciwieństwie do was nie brakuje pieniędzy. Kto w szmatek się robił zakupy? Tak? To teraz będziemy się spotykać tylko w sądzie. Proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo.